Wiele osób niechętnie wykonuje badania typu morfologia, cytologia, mammografia czy kolonoskopia. Na wizytę u lekarza decyduje się, gdy pojawiające się objawy naprawdę doskwierają. Szczególnie to dotyczy młodych osób, którym wydaje się, że temat rak ich nie dotyczy. Nowotwór nie patrzy na wiek. Zachorować może tak naprawdę każdy z nas. To program Onkoczujni. Izabela Kozdreś, witam i zapraszam na kolejny odcinek. Odcinek będący apelem przede wszystkim do młodych osób, 20, 30, 40-latków, aby nie zaniedbywali swojego zdrowia. Sierpień uznany został za miesiąc osób młodych, chorych na raka. Dziś w programie zaplanuj długie życie, postaw na badania. Profilaktyka 40+, zdrowy styl życia to nie tylko moda, to zdrowie. Sport i zdrowy styl życia to była jej codzienność. Po prostu dbała o siebie. Do głowy nigdy nawet nie przyszło jej, że może teraz, w tak młodym wieku, poważnie zachorować. A mając zaledwie 25 lat, dowiedziała się o raku piersi. Ja się w ogóle absolutnie nie badałam, ja nie chodziłam po lekarzach ani nic z tych rzeczy. Ja miałam po prostu guzka w lewej piersi, on był dosyć płytko usadzony, więc jakby to mnie zaniepokoiło, bo to był guzek taki dosyć twardy i on po prostu nie znikał przez kilka dni. Miałam wykonywane badania BRCA, te genetyczne, wyszły negatywne. Także nie ma jakiegoś konkretnego powodu stwierdzonego, dlaczego zachorowałam. Czy w telewizji, czy gdziekolwiek, każdy namawia do badań. I jakby na przykład ja sprzed choroby, odbierając takie apele, po prostu sobie myślałam, dobra, wiadomo, warto się badać, ale jakby mnie to nie dotyczy. Dziewczyny, jakby wzorując się na mojej historii, bardzo w ogóle byłoby super, gdyby chociaż jedna z was dzięki mnie robiła, dzięki mojej historii, robiła regularne badania piersi, cytologii, badania coroczne krwi, bo naprawdę jeżeli chodzi o raka, to w raku najważniejszy jest czas. I tutaj im szybciej jest rozpoznanie, to tym są lepsze później szanse na całkowite wyleczenie. Nowotwór? Jaki nowotwór? Przecież jestem za młody. Nic mnie nie boli, więc po co się badać? Po co się martwić na zapas? To błędne myślenie dotyczy niestety wielu młodych osób, a rak nie patrzy na wiek. Chorują coraz młodsze osoby. 20, 30 czy 40-latek z rakiem nie dziwi już onkologów. Zgłaszają się co jakiś czas młodzi ludzie, ale to są zazwyczaj takie wizyty kierunkowe, to znaczy ktoś ma problem ortopedyczny, mamy skierowanie. Natomiast tak, żeby przyszła młoda osoba i mówi, czuję się dobrze, doktorze, chciałbym zrobić podstawowe badania, to no, naprawdę przez kilka lat pracy nie zdarzyło mi się, może jedna osoba. Młodzi mają poczucie nieśmiertelności. Uważają, że badania są bolesne, nie widzą sensowności tych badań. Jeżeli widzimy, jak niska jest wyszczepialność w stosunku do pandemii, prawda, no to postawy prozdrowotne objawiające się wykonywaniem badań profilaktycznych są jeszcze mniej częstsze w populacji. Tak? Bardzo często młodzi mężczyźni, jeżeli przychodzą na badania profilaktyczne, to tylko dlatego, że a, zmusiła ich do tego partnerka życiowa, żona, albo B, ktoś w rodzinie zachorował na nowotwór i pacjenci chcą diagnozować się pod kątem tego konkretnego nowotworu. Żaden innych nie interesuje. Najczęstszym nowotworem wśród młodych mężczyzn jest rak jądra. W przypadku kobiet to rak piersi. To zresztą najczęstszy nowotwór, na który chorują kobiety. Coraz częstszy zarówno u mężczyzn, jak i kobiet jest też rak jelita grubego. Winny jest nasz styl życia. Stres, coraz mniej ruchu, niewłaściwa dieta, otyłość, używki typu papierosy, alkohol. Choroby onkologiczne nie dotyczą tylko osób starszych, dotyczą też bardzo często chorób osób młodych. Jeżeli jeszcze są predyspozycje w rodzinie, jakieś przypadki, no to tym bardziej powinni profilaktycznie się badać. Albo po to się zbadać, żeby się okazało, że jestem zdrowy. To tak jak z przeglądem samochodu, robimy go co roku, tak? Bo musimy mieć pieczątkę w dokumencie. I tak samo powinniśmy raz do roku zrobić przegląd swojego stanu zdrowia. Po to, żeby cały kolejny rok cieszyć się tym zdrowiem. Zdjęcie klatki piersiowej, no to dotyczy przede wszystkim osób palących. I nieważne, czy to jest zwykły papieros, czy to jest e-papieros, każdy jest szkodliwy tak naprawdę dla zdrowia. USG jamy brzusznej, bo często nowotwory trzustki są domeną osób młodszych, tak? Które można czasami wykryć, czy nowotwory nerek, tak samo w młodszym wieku są wykrywane. Więc takie profilaktyczne badanie, które nie boli, nie jest niebezpieczne dla pacjenta, a
tak naprawdę niewiele kosztuje czasu, żeby to wykonać. Nasze geny odpowiadają za zaledwie 30% nowotworów. Reszta to czynniki środowiskowe. Krótko mówiąc, nasze zwyczaje i styl życia, a to przecież łatwo zmienić. Tak jak mówi stare przysłowie, jesteś tym, czym jesz. Także jeżeli będziemy jeść tak zwane śmieciowe jedzenie, to niestety nasz organizm będzie wypełniony śmieciami. Nie jest wtedy możliwe, żeby zachować zdrowie fizyczne. Musimy pamiętać, że to nie jest to, że my jemy tylko i wyłącznie dla przyjemności, chociaż jedzenie powinno być przyjemne, ale z jedzenia czerpiemy wszystkie mikroelementy, wszystkie wartości odżywcze, które po prostu wspomagają nasze jelita, nasz mózg i pomagają nam aktywnie żyć. Pamiętajmy, nowotwór u młodych osób rozwija się bardzo dynamicznie. U osób starszych ten proces jest na ogół dużo wolniejszy. Rak powstaje bowiem z naszych komórek, a młode komórki są bardziej żywotne i mają lepszy metabolizm. W starszym organizmie są słabe. I tak samo właśnie zachowuje się rak. Czy widzicie Państwo, że coraz młodsze osoby otrzymują rozpoznanie nowotwór? Oczywiście tak. Trafia do nas bardzo dużo chorych młodych z nowotworami złośliwymi. Przybywa tych pacjentów i do konkretnych działań, dużych zabiegów operacyjnych. Także wielokrotnie chorych, którzy mają spóźnione rozpoznania. To jest największa bolączka. Z czego to wynika, jeżeli chodzi o młode osoby? Dlaczego? Bo zawsze się mówi, że nowotwór to jest tak po 50, 60. Młodzi ludzie nie myślą o tym, że też mogą zachorować. U młodych osób dochodzi do rozwoju nowotworów pierwotnych. Bardzo często są to guzy czy nowotwory układu krwiotwórczego, które mogą się objawiać nawet w postaci litych guzów kości albo zmian rozsianych już w narządzie ruchu, ale nie tylko, dających przerzuty do innych narządów. Proszę pamiętać o tym, że komórka nowotworowa potrafi zmutować nawet w ciągu tygodni lub miesięcy, stać się z zdrowej komórką pod wpływem jakiegoś czynnika działającego komórką nowotworową, atypową. Natomiast u ludzi starszych taka metaplazja złośliwa, czyli przeobrażenie się komórki zdrowej w chorą nowotworową, może trwać nawet 30 lat. Jakie czynniki wpływają na rozwój nowotworów u młodych osób? Myślę, że głównym aspektem jest również skłonność genetyczna, rodzinna, ale jest bardzo dużo czynników zewnętrznych, środowiskowych, które mają ogromny wpływ, może nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak właśnie te czynniki działają, tak jak żywność, zanieczyszczenie środowiska. Myślę, że to ogromny wpływ mają te aspekty również życia codziennego. To jak jeszcze można zachęcić właśnie młodych ludzi do tego, żeby jednak zadbali o własne zdrowie? Pomyśleli o tym zawczasu. Powiedziałbym tak, trzeba byłoby dbać o siebie, ale dbać też o otoczenie. Zdrowy tryb życia, odżywiania. Powinniśmy wszyscy walczyć o zdrowe otoczenie, wtedy sami będziemy zdrowsi. Żyjemy w takim pędzie, że często wielu z nas nawet nie potrafi wyłapać zmian, jakie zachodzą w ich organizmach. Łatwo w ten sposób przeoczyć ważne objawy. Zatem badajmy się. Ten pierwszy punkt taki, w którym należy by wykonać pierwszy serwis sprawdzający, właśnie jest w okolicach 40 roku życia. I to jest taki moment, 40 rok życia, kiedy powinniśmy podsumować dotychczasowy nasz przebieg zdrowia, ale również i nasze grzechy, jeżeli chodzi o odżywianie, o brak ruchu i spotkać się z lekarzem. Od 1 lipca każdy, kto jest już po 40, powinien skorzystać z programu Profilaktyka 40+. Możliwość skorzystania z programu Profilaktyka 40+, adresowanego do kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 40 rok życia, ta profilaktyka umożliwi lekarzom POZ rozeznanie, jaki jest stan zdrowia pacjentów, a samym pacjentom pozwoli również na podejmowanie dalszych kroków. Na podstawie ankiety i oceny ryzyka, a także tej indywidualnych odpowiedzi na konkretne pytania, generowany jest zestaw badań profilaktycznych, z których dana osoba będzie mogła skorzystać. To są głównie badania krwi i moczu. Są również badania w kierunku raka prostaty dla mężczyzn. Także ten pakiet rzeczywiście jest dla nich z uwagi na ich zdrowie jest bardzo ważny. Pamiętajmy, że kobiety mogą korzystać z programu w kierunku raka szyjki macicy i z programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi od wielu lat. Aby skorzystać z programu Profilaktyka 40+, wystarczy na swoim internetowym koncie pacjenta wypełnić ankietę. Po jej uzupełnieniu wystawione zostaje e-skierowanie. Ten, kto nie korzysta z konta pacjenta, zgłosić może się telefonicznie.
Bo gdybym tak jeździł samochodem i nigdy, ale to nigdy nie zaglądałbym do mechanika, ale wciąż bym jeździł, to czy byłoby bardzo zaskakujące, gdyby pewnego pięknego, słonecznego dnia, gdyby moje auto odmówiło posłuszeństwa pośrodku niczego? No właśnie, więc idź się zbadaj. Masz 30 parę lat, idź się zbadaj, sprawdź, co się dzieje pod maską, idź do takiego mechanika dla ludzi i zobacz, czy wszystko jest ok. Fajnie by było do tego dołączyć odpowiednie odżywianie, bo nasza dieta, zwłaszcza w okresach covidowych albo zimowych, nie należała do najlepszych i wszyscy o tym wiemy. Także dbajmy o siebie. Nie ma zdrowia, nie ma całej reszty. Jest zdrowie, nad resztą można popracować. Nie ma zdrowia, nie popracujemy nad całą resztą. Idź się zbadaj, człowieku. No, w kontakcie. Hej! Zanim po wakacjach pełną parą wrócimy do pracy, warto zrobić badania. Ważne jest to niezależnie od wieku, aby mieć swój organizm pod kontrolą. To był program Onkoczujni. Na kolejny odcinek zapraszam za 2 tygodnie. Do zobaczenia. Więcej o tym, jak planować długie życie, dowiesz się na stronie internetowej planujedługiejżycie.pl. Jesteś pracodawcą? Dbasz o zdrowie swoich pracowników? Weź udział w programie Pracodawca Zdrowia. Więcej informacji na stronie planujedługiejżycie.pl, zakładka Pracodawca Zdrowia. Kampania społeczna Planuje Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.